zadanie 12. W pewnej grupie studentów 20% studiuje matematykę, 45% fizykę. Pozostałych 63 studentów to studenci chemii. Ilu studentów jest w tej grupie? Takie zadanie robimy w ten sposób, że musimy sobie zrobić taką krótką analizę na początku zadania. Przyjmiemy sobie coś za x. X-em to będą wszyscy studenci. Potem rozpiszemy sobie studentów matematyki, studentów fizyki i studentów chemii. Studenci matematyki. Ilu ich było? No, mamy tutaj w pewnej grupie studentów 20% studiuje matematykę. Czyli studentów matematyki było 20% x z wszystkich studentów, czyli z x-a. To sobie zamienimy na ułamek dziesiętny, to będzie 0,2x. Teraz studenci fizyki to 45% studiowało fizykę. Czyli 45% z wszystkich, czyli z x, a to będzie 0,45x. No i studentów chemii, ilu było? Pozostałych 63 studentów to studenci chemii, czyli studentów chemii było 63. Gdyby tak sumować wszystkich studentów, czyli studentów matematyki, to jest 0,2x, dodać studentów fizyki, to jest 0,45x i jeszcze studentów chemii, których jest 63, to razem dostanę z tego wszystkich studentów łącznie, czyli x. Nie wiedzieliśmy, ilu ich jest, oznaczyliśmy to literą x, tych wszystkich studentów. Mamy tutaj równanie, które musimy rozwiązać. Ja sobie przeniosę to i to tutaj przeniosę na drugą stronę. Będę mieć tak, 63 to się równa x, odjąć 0,2x i jeszcze odjąć 0,45x. No i teraz by trzeba było obliczyć, ile tutaj to jest. X to jest jeden cały x. Odjąć 0,2 to jest 0,8x i jeszcze odjąć 0,45x. To jeszcze bym musiał obliczyć, ile jest to minus to. 63 jest równe 0,8, to jest inaczej 0,80x. Odjąć 0,45x, no to jak to odejmę, to mi wyjdzie ile? 0,80 minus 45 to będzie 0,35x. Żeby mieć już samego tylko x, muszę to wszystko podzielić przez 0,35. Można to zrobić tą metodą z kreską łąkową, czyli że przedzielę sobie tutaj przez 0,35 i tutaj przez 0,35. No to wtedy to mi wyjdzie 63 przez 0,35, to się równa, po tej stronie już będzie tylko x. No i muszę jeszcze podzielić jakoś. Żeby podzielić 63 przez 0,35, to przesuwam przecinki. Tu muszę o dwa miejsca przesunąć przecinek i tutaj też o dwa miejsca. Zatem w liczniku zrobi mi się 6300 przez 35. No i tutaj zauważam, 63 dzieli się przez 7, więc 6300 też mi się przez 7 podzieli. No to dzielę to przez 7, to mi wyjdzie 905. 900 podzielić przez 5, to by trzeba sobie gdzieś tu na boku, na przykład pisemnie. 900 podzielone przez 5 to jest 1, razy 5 to 5, 4, 45 mieści się 8 razy. Tutaj z tego wyjdzie 180, bo tu jest 40, tu nie ma nic, 0 spada i w zerze 5 mieści się 0 razy. Czyli możemy napisać odpowiedź wszystkich studentów. Było 180.